Cześć Wam, witajcie na kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym się podzielić z Wami swoim odkryciem. Tak więc zapraszam na film. Generalnie nie wiem jak Wy, ale ja staram się zmieniać filtry oleje w samochodach swoich tak co 8, co 10 tysięcy. Razem z filtrem powietrza, filtrem oleju, no olej. Tam w skrzyni czy tam w dyflach te interwały się trochę wydłużają, no ale te takie podstawy to w miarę często. I ostatnio przypadkiem na jednej z grup facebookowych odkryłem, ktoś napisał odnośnie filtra powietrza, który znajduje się wewnątrz kabiny. Tam na jednym z poprzednich filmów pokazywałem Wam, jak zmieniałem filtry powietrza, które znajdują się tutaj, takie dwa duże, tutaj mniej więcej gdzieś przy potrzebie, dwie takie wielkie krowy. A jak się okazało, jest jeszcze jeden filterek, który wygląda obecnie tak. Cały czarny. Z niego aż się wysypuje. Generalnie nowy powinien wyglądać tak. Nie myślałem, czy to nie jest jakaś powłoka jeszcze dodatkowa, ale jak zacząłem paluchem czy tam sprężonym powietrzem walić w to, no to czarne obłoki wychodziły. Tak więc ja sobie teraz zamontuję nowy. Mam to chyba tak w tą stronę, a pokażę Wam jeszcze gdzie. Dla mnie jest to odkrycie, no bo nie myślałem, że będzie jeszcze jakiś dodatkowy filtr. Wiadomo, jak miałem Audi, tam nawet A4, no to filtr powietrza kabinowy znajduje się właśnie też w tym samym miejscu. Natomiast tutaj BMW, jak tam o tym znalazłem, no to nie myślałem, że będzie gdzieś jeszcze w jakimś jednym miejscu. A on znajduje się, proszę Was, tutaj w tej dziurze. Trzeba było zdjąć tam tutaj ten plastik, taka zaślepka od niego. No i jego miejsce jest właśnie o, w tej dziurze. Możecie się śmiać ze mnie, ci którzy pewnie to wiedzą, no ale jest to też moje pierwsze BMW. No i nie sądziłem, że będą jakieś dodatkowe filtry. Poczytałem w necie, że jest to filtr do obiegu zamkniętego. No a w BMW obieg zamknięty mam ustawiony na auto. Widzicie? No i zaślepka siedzi. Nie wiem, wiedzieliście o takim czymś? Pytanie do posiadaczy właśnie F15. Nie wiem, czy w innych modelach BMW też tak jest. No ale aczkolwiek, no to mnie trochę to zaskoczyło. Dobra, nie będę pokazywał, jak to się montuje, no bo to już jest prosta sprawa. Na zapinki. A jeszcze dogram. Jakbyście byli zainteresowani, jaki numer ma ten filtr, no to BMW taki kosztuje 100. No tak więc dajcie znać w komentarzu, czy wiedzieliście o takim czymś, czy tylko ja taki niepoinformowany. No i to by było to tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Dobrze, hej.